Małgorzata Olejnik. Pies przyjacielem człowieka. Czyta Bogdan Dmowski. Pies przyjacielem człowieka. A ja? Czy przyjaciół mam? Chyba gdy o tym myślę, chciałabym zamienić się w psa. Psa pan pogłaska, przytuli, powie mu dobre słowo. Ja siedzę sama w domu, niepotrzebna nikomu. Mąż zmarł przed kilkoma laty, dzieci są także w domu, lecz każde z nich siedzi sobie na górze w swoim pokoju. Koleżanki zadzwonią, gdy mają pilną sprawę. Z kolegą wypiją drinka i tak powoli czas leci. Ale nie mam nikogo, kto mnie czasem pocieszy, kto mnie czasem przytuli, powie mi dobre słowo. Więc może warto być psiakiem, by czuć się wyjątkowo. Z psem ktoś wyjdzie na spacer, pobawi się piłką w parku, wyczesze mu sierść szczotką, da mu smakołyk czasem. A ja, gdy o tym pomyślę, to się z zazdrości popłaczam.